Wiesz, w tym całym dzisiejszym chaosie wspominam moje wyprawy. Tam wysoko było strasznie zimno. W drodze byliśmy już prawie drugi tydzień. Mimo zmęczenia nie znudziło nam się wspólnie modlić i medytować. Zdarzało nam się dołączać do mnichów tybetańskich na jutrznie. Himalaję pokonywałam ze swoim różańcem w ręku, a on ze swoim. O wschodzie słońca na szczycie góry naszego celu on odprawiał modły dziękczynne, właściwe dla jego religii. A ja dziękowałam swojemu Bogu, że dał mi doświadczyć tak wspaniałej przygody i spełnić moje marzenie. Nie bałam się i nie wstydziłam się robić tam znak krzyża na sobie. Nie bałam się też i nie wstydziłam, będąc sama pośród muzułmanów w krajach arabskich, czy spożywając wieczerzę szabatową z Żydami. Nikt na mnie nie splunął. Nikt mnie nie uderzył. Nikt mnie nie wyzywał. Nikt nie mówił, że jestem zaściankowa, głupia i ślepa. Nikt nie chciał zmienić mojego poglądu. Czułam się akceptowana, witana z otwartym sercem, kochana i w pełni szanowana jako człowiek. Dziś nie poznaję Polski. Jest mi smutno i przykro, że z tylu serc wypływa nienawiść i agresja. Mimo to jestem dobrej nadziei. Nie biorę udziału w żadnym spacerze, bo to się nie godzi z moimi poglądami i z nauką. Nie opowiadam się po żadnej stronie politycznej. Z polityką skończyłam, gdy zakończyłam staż w polskiej ambasadzie. Wiem, z czym się ten chleb je. I mi po prostu on nie smakuje. Proszę, bądźcie dla siebie dobrzy. Pomagajcie sobie. Kochajcie się, jednoczcie, szanujcie i nie oceniajcie.